cześć kochani, łączymy się z wami. Mamy weekend i za chwilę zaczyna się lockdown i w związku z czym przyjechaliśmy do centrum, bo ja sobie muszę kupić Adidasy, ale nieważne, nie o tym. Ja wam chciałam pokazać Jana w wersji ekskluzywnej, czyli znaczy, że nie jest w ciuchach leśnych kamuflujących. Popatrzcie, zobaczcie na to, zobaczcie jaki Apollo. Mój kochany. Dobry den. Zobaczcie, nawet ogolony. Popatrzcie, bo wy chyba tego to jeszcze nie widzieliście. Powiedz, gdzie idziemy. No, jdeme se nažrat. No, dobře, najíst. Dostali jsme choť na něco takového anglického, tak u mě pravděpodobnost největší je to, že já si dám steak, original English, a Agata si dá... Já to sobě dám fisha, chipsa, czyli rybkę z frytkami, bo nic innego to się nie nadaje. Kochani moi, idziemy, zobaczymy, czy się w ogóle dostaniemy, bo jest ostatni dzień weekendu przed lockdownem, także ja myślę, że chyba możemy pomarzyć, bo jak się dostaniemy, to będzie jakiś cud. Ale najpierw idziemy szukać butów, ponieważ ja nie mam żadnych Adidasów, mi się rozwaliły, no nieważne. Popatrzcie jeszcze na Jeniczka, zobaczcie. No nie tylko kurtka leśna. Kochani moi, tak wygląda centrum przed lockdownem. Za 3 dni nas zamykają. Patrzcie. Ja tak. Ja nie mogę w tym oddychać. Nie, ja nie daję rady. Po prostu nie daję. Jan? Pozdrów naszych kochanych widzów. Nie daję sobie. Nie daję sobie. Nie albo daje się zezigam, albo się zesram, bo w tym się nie da oddychać. Masakra, normalnie masakra, dramat. Idziemy tutaj po moje Adidasy. Czemu nie ma wyzdoby na święta? No nie ma, właśnie niczego nie ma. Tak. Dobra, idziemy tu po moje Adidaski. Taki wybór. Takie ceny. Wszystko przecenione. Ale ja nie mogę znaleźć. Mierzę i mierzę. I wszystko nie pasuje. Te mi się najbardziej podobają, ale są malutkie. Zaraz zobaczymy, może mi pan przyniesie większe. Nie są drogie. Znana marka, na 2 lata wytrzymuje na moje spacery z Barkiem. Jest dobrze. Mierzymy. Zobaczcie, jak ja polo. Ty jeszcze buty dla mnie, abych ja miał do kierowania. Dla ciebie buty, no to idziemy szukać. Szukamy butów dla Jana do kierowania. Zobaczcie, co myślicie o tych. Różowe sznuróweczki, nie? No. Wiesz co, bo ja mam taką propozycję, może się na dział męski przeniesiemy, co? To ja bym ci tak nieśmiało proponowała. Ale tutaj to ja nie utrzymam. Znaczy nie, no tutaj są męskie faktycznie, ale przecież jesteśmy... Powiedzieć, że czysło no to... numer 14 ma kobieta? A... Numer 14? Żeby kobieta ja nie wiem, miała. Jaki to jest angielski numer, bo wiesz, ja się nie znam na tym, ale... To 48. To teraz nowa doba, wiesz, kobiety mają różne wymiary. Kobiety mają takie wymiary, tak? O, jakie ładne. Taką kobietę byś chciała z takimi nogami. Dobra, szukamy Adidasów czy czego? Czy traperów? Co ty chcesz? Nie. Co jakieś Adidasów takich, no do kierowania, wiesz? No to takie... zobacz, jakie fajne tu są. Jedne ładniejsze do drugich. W takim koloru ładnie. No to bierz, przymierzaj. Jak no. Dobra, idziemy. Wiesz, że ja takich butów nie uznaję do noszenia na co dzień, ale jak chcesz do kierowania, to sobie kupuj. Idziemy do chłopaku.
Idziemy gdzie? Do chłopaków, tak? No to dalej, prowadź. To chyba nie tutaj. Adidas Football. Tu są do... Jeniczku. No właśnie. Ja myślę, że musimy iść na górę. No, idziemy do góry. Dobra. A tu są takie fajne sandałki Karimora. Rewelacyjne, najlepsze buty świata na upały. Na angielskie upały, wiecie, bo my tu mamy tak gorąco, że... Ale są świetne te buty. Dobra, bo Jeniczek na mnie czeka, idziemy. Szukam Jeniczka, bo mi zginął. Okej. No i co? Znalazłeś coś? Nie, bo ja nie potrzebuję takich butów, Adidasu, Nike'u. Mnie wystarczy takie normalne, zwykle. Tylko ruchy dłonie. No to szukamy. Wiecie, ja moje Adidasy kupiłam w ciągu 5 minut. Zobaczymy, ile to zajmie Janowi. Podobno kobiety przeciągają w sklepach. No to teraz popatrzmy. O, coś takiego. Wstrętne. Ale ja się... To tylko do was mówię. Dobra, idziemy. Nie ma nic. O, tutaj są. No, dobra, to są moje. Masakra, ale tak naprawdę wiecie co, wybór jest taki, że ciężko wybrać naprawdę. Bo ja to wiedziałam konkretnie co chcę, a jak się nie wie co się chce, no to właśnie tak wygląda. Ej, bo go złamiesz na pół. Plastikowe, to się będę ślizgnął przecież. I biała je do samochodu. Co mam ci powiedzieć? Ja mówię, ja wiedziałam czego ja chcę i szybko znalazłam. Ja się nie wypowiadam, ty sobie kupujesz buty, bo potem będzie, że ja zrzędzę. Moi drodzy, po tylu latach związku to już się nie czepiamy, tylko po prostu czekamy, żeby ta druga połówka jak najszybciej zrobiła zakupy. Żebyśmy nie musieli stać i w tym uczestniczyć. O, już. Ohydne, ohydne. Dobra, to ostatnie. Jeszcze jakiegoś pikolika, no nie mogę, bo to wiedzę, że to jest małe. No to dobra, to trzeba teraz upolować kogoś, kto ci przyniesie większe. Nie ma tutaj numerów. No to trzeba chyba w środku w bucie sprawdzić. No, nie wiem, po pierwsze na to nie wierzę. To masz okulary? No. O, 45. 45? Potrzebuję 44. Dobra, przyjmiesz ty. Dobra. Co mówisz? No, przyniosę mi buty w końcu pan. No, mam nadzieję, że będą w porządku. No. Tak, to bierzesz te? Tak. Oni lechutkie są, no zobaczymy, no. Albo se nadają, albo nie. Bo dobra. Jeszcze tutaj widzę takie fajne Adidasy. To te są już lepsze od tamtych. Tak. To może weź te? No. A jak, a jaka różnica tam na te numery? Nic nie widzę, przecież nie mam okularów, oszalałeś. A 3 funty? Nie, 12 funtów.
Ale te są lepsze. Też są okropne, ale lepsze od tamtych. Dobra, poczekajcie. Ja w tym nigdy chodzić nie będę. Ale ja będziesz mam... jeździł, ja cię będę codziennie oglądała. Do roboty, z roboty super, jaka grzeć, razem będę jeździła. Dobra, przyjmiesz to. A ciekawe, kto ci je będzie czyścił, bo wiesz, że one są białe i za miesiąc będą czarne. No więcej nie daj. To tu masz jakieś kopyta, czy co? Poczekaj, no to jaki to jest rozmiar? To jest tak, jak się dwa dinozaury wybiorą do sklepu. Słuchajcie, uwierzcie mi, że... Bez okulary w samochodzie i... Poczekaj. Damy radę. Bez okulary. Ja mam torbę dużą i chyba mam w niej okulary. Dobra, Jan dostał swój numer. Jakie wygodne są. I pamięta to, stopę, ta buta. Rozumiecie, ta buta pamięta stopę. Moje stopy. Bo jak založí grošiny, to mu paznochtě odlesou. Straszne są te buty, ale już niech sobie kupi do kierowania, no to wiecie. A może jeszcze popatrzymy na tamte, czy są w innych numerach, nie? Te chcesz? Aha. No. Lehutkie. Lehutkie, wygodne. Dobra, jakoś to... Jak będą wygodne, to je wrócę. No dobra. Bierzesz? To pokaż jeszcze raz te cuda. A to jest jakaś firma? Nie, to jest ten Schlesinger. Schlesinger. Tak. Dobra, do jazdy ci się przydadzą. Spoko. A to są moje karimorki. Takie, wiecie, trapery. Nie jest to jakaś wysoka jakość. No tak, a ja mam tutaj przecena. Czekajcie, taka jest cena, bo jest 50% off, czyli jest 29,30 funtów. Powiem wam, że miałam te buty już nieraz. Na moje spacery z Barkiem, na to ile ja chodzę, no to jest 2 lata spacerowania praktycznie codziennie. Spoko, zwykłe, czarne, bez żadnych kolorowych wstawek, ja nie lubię. Czarna podeszwa, która się nie jest widoczna, brudzi się, ale nie jest widoczna, wiecie, od błota i deszczu, że jest taka nieestetyczna, bo ja nie lubię Adidasów z białą podeszwą. Także, Jeniczku, dobra, zamykamy, idziemy do kasy. Słuchajcie, błądzimy po centrum, szukamy Primarka, ponieważ w Primarku są najlepsze świeczki, bo wiecie, że u nas się cały czas pali świeczka od 6 lat, od tragedii, która się wydarzyła z Danielem. Po prostu świeczka jest niegaszona i ja ciągle przy pomocy Jana poszukuję świeczek i właśnie ostatnio się okazało, że najlepsze świeczki są w Primarku, ale po prostu przebudowali nam centrum. A my bywamy tutaj bardzo rzadko i nie możemy znaleźć Primarka. Jeniczku, jak tam twoja nawigacja? Moja nawigacja? Prosto za nosem, potem w prawo i na tyto. 48 stopni, 3952 minut. Weź to zdejmij z gęby, bo cię nie słychać. Kochani, no po prostu masakra. Ja w ogóle nie wiem, gdzie ja jestem. No człowiek lasu normalnie. Spokojnie, dajmy radę. A najgorsze jest to, że... Dobra, kupiliśmy buty. Ty kupiłeś sobie skarpetki. A ja jeszcze wam takie intymne nasze szczegóły zdradzę. Ja potrzebuję majtki. I to będzie nie lada wyzwanie. Mi się powydzierały. A co to? Coś kapie z sufitu.
O dobra, widzimy Primark, okej, okay, nie jest źle. Ale wiesz co, najpierw do Marka Spencera, bo ja tutaj od lat kupuję bieliznę, także dobra. Poczekaj tutaj chwilkę, a ja znikam po majteczki. Dobrze. Mark Spencer dla starych babci. Ale wiecie co? Tu nie wszystko jest dla starych babci. Tu można całkiem fajne rzeczy kupić. Ale szukamy bielizny. O, 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 o. Dobra. Kurczę, jak to znaleźć, ale wiecie co? Uciekamy dalej. Zobaczcie, ile tego jest. O, 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 o. Kartki, buty, papiery. Nie, wszystko nudne. O, to ja. Cześć, cześć, cześć. I mój zajebisty zakup. Szukamy kasy. Kasy w sklepie dla dziadków. Dobra, zapłaciłam. Zobaczcie znudzonego Jana, który wytrwale czeka na mój powrót. Kochanie, jestem, mam gacie, mam gatki, ale bez koronek, one nie będą takie seksowne jak, wiesz, 10 lat temu. Zwykła bawełna. Ważne, że masz bombardiaki. No mam. Dobra, słuchajcie, jeszcze do Primarka uciekamy po świeczki. Ja już mam dosyć, nie wiem jak ty. Ja już chcę do domu. No jeszcze dobra. Mamy jechać do Lidla na zakup albo do Alba. No masakra, no co, no widzisz, no trzeba zakupy zrobić, nie przeskoczymy. Gotować. Tak. Dobra, zobaczcie. Mamy Primark. Primark. Okej. Okay. Idziemy od razu na dział domowy. No ale jak chcecie, to ja wam tutaj, wiecie, coś zostawię. Kobitki to będzie dla was, bo facetów to nie interesuje. Poczekajcie, bo Jan mnie tu pogania, on mnie popycha jak takiego konia. Dobrze, że nie ma bata dla mnie. Poczekajcie. Zobaczcie. To mogłaś tutaj bombardziaki kupić. No ale tu są bombardziaki nie takie, to nie jest ta kwalita, nie ta jakość. Nie. Poczekaj, gdzie my? Tam idziemy, tam jest domowa część. O matko, jakie to paskudne. Dobra, nie komentuję, bo może się komuś podoba. Idziemy dalej. Ciężko przejść, bo jest tyle ludzi, nawet się nie spodziewałam, że będzie tak dużo. O matko, jak tu gorąco. Chodź, kochanie, żyjesz? Słuchaj, to jakbyś wiedział, że tak gorąco tutaj będę, to byś na golosa. W majtkach tylko. Poczekaj. Boże, kochanie, ale to masz dwa razy w roku takie atrakcje, ale zobacz, jakie masz zajebiste buty kupione. A jak ci takie buty? No to dalej bierz do koszyka, ale nawet nie masz koszyka. Lepiej nie, bo ci dzwoneczek odleciał. Poczekaj, idziemy, chodź tam na koniec, szybko. Bo tutaj to wiesz. Poczekaj. Kochani moi, ja wiem, że to nie są piękne leśne przestrzenie, ale wiecie, no my też czasem potrzebujemy zrobić zakupy. Dobra, już widać dział home. Czyli domowy przed nami. No właśnie, nie wzięliśmy koszyka. Jak będą świeczki, to jak my je zapakujemy? W zęby chyba. Ja poczekam, pójdę po koszyk. Nie. Dobra. Szukamy świeczek. O, no właśnie, to są te. Ale, a tu jeszcze na dole są. Nie, poczekaj, bo tu są jakieś większe. Tych ostatnich nie było, jak brałam. Bierz. Bier wszystkie. Nie ma ich za dużo, także wszystkie dasz radę zabrać. Okej. Okay. Najlepsze świeczki. Poczekaj, zaraz.
Kam to mam dać? Trzymaj, nie maruć. Ja wezmę torbę, a ty masz to trzymać. Kochanie. Jezus Maria. Poczekaj, weźmiemy te wszystkie. Chodź, idziemy. Dobra, ja biorę torbę i idziemy. Wszyscy niosą ciuchy, a my mamy same świeczki. No u nas nic nie może się normalnie odbywać. Słuchajcie, tam są kasy, a my szukamy końca kolejki. Poczekajcie, bo pan nas skierował, pokazał nam tylko palcem kierunek. To będzie gdzieś tu, o, chyba myślę, że tutaj. O kuźwa, kasy są tam. A my musimy po prostu odczekać. Dobra, zobaczcie akcję. I'm afraid I only have medium bags, if that's alright, yeah. Should be okay. Takie torebeczki, takie skarbeczki. Mój wielbłąd biedny idzie. Sweterki świąteczne, ale nieładne. Dobra, idziemy coś zjeść. Może nam się uda znaleźć wolny stolik. Zobaczmy, co tu się dzieje. Idziemy na obiadek. Ciemno, strasznie, buro, szaro i ponuro. Zobaczmy. Nie wygląda to źle. Dotarliśmy do restauracji. A właściwie do pubu. Zobaczcie, jakie są zrobione barierki pomiędzy stolikami. Jeniczku, jak tam? No, ciężko je coś wybrać. Ale zobaczcie, jak się rozpromienił, bo w Primarku to już miał takiego agresora na buzi, że ja się bałam, że po prostu zacznie zagryzać. A teraz pozostaje tylko wybór i czekanie. Dobra, zamówienie mamy zrobione, zobaczymy, co nam przyniosą. A teď já nevím, vážení přátelé, já teď nevím, co včešněš. Teraz počekajte, bo situace vyglądá tak. No i dobrá, co vybíráš? Ne, já jsem tak žiznivej, že na vaše zdrůvko, kochaně na tvoje zdrůvko. 100 lat, słuchajte, povím vám jedno. Ojej, ojej. O rany. Nie no, poczekajcie jeszcze chwilę. Wiesz co, jak będzie przechodziła kelnerka, to zamów następne. A ja zaraz wam powiem, o co chodzi. I ty ci ludzie będą myśleli, jak jsem se napil piva, teď to zapije kapučinem, že iba problémy mě nebende s toaletou. Takie życie. Słuchajcie, moi drodzy, już wam tłumaczę, o co chodzi. Yeah. O matko, jakie to jest dobre. Ja pitole. Dobra, moi drodzy, o co chodzi z tym Guinnessem? Otóż powiem wam, że wielokrotnie próbowałam Guinnessa. Piłam w różnych miejscach, gdzieś tam w domu, wiecie, na wyjazdach. Natomiast okazało się, że Guinness ma jakąś magiczną moc, jeśli go pijemy w pubie. On smakuje zupełnie inaczej, jeżeli jest nalewany z kega, czyli z pipy. Jak wy mówicie, z pipy? Z pipy, ze sudu. Z pipy, czyli, no, czyli z kega. Słuchajcie, to jest tak dobre. Natomiast powiem wam, że zamawiam ten sok to piwo z sokiem z czarnej porzeczki, gdzie po prostu to się wydaje jakimś takim barbarzyństwem, ale uwierzcie mi, że to jest tak dobre. Sam Guinness nie do końca to jest na pewno dla koneserów, natomiast sokiem podany w pubie
i jest po prostu mistrzostwem świata, balsamem dla podniebienia i czymś, co powoduje, że człowiek odpływa. A póki co Jan odpływa, zobaczcie w jakim tempie wydoił kawę. Ja jestem chory na cappuccino. Tak, a ono jest... nebylo až tak gorące. Po prostu mělem takovou chęć na dva liky i nie ma kubku. O matko, Jan się upaja cappuccino, ja natomiast upajam się Guinnessem. Próbowałam robić go w domu, na wyjazdach i we wszelkich innych miejscach, natomiast nigdzie nie smakuje tak jak w pubie. Słuchajcie, to jest kompletnie inne piwo. To, co kupicie w Polsce w butelkach, to jest zupełnie coś innego. Dobra, następne łączenie na talerzach. Kochani, doczekaliśmy się w końcu jedzonka. Pokaż, co tutaj masz. Groszek dla kurek, fajnej pieczarki, pomidorka, fryteczki, jakiś sosik. I czekam jeszcze, czy mnie pani doniesie, bo mam dwie jajka jeszcze ekstra obok tego. No właśnie, bo ty zamówiłeś jeszcze podwójnie, nie? No. No. A tutaj zobaczcie, to już widzieliście nad morzem. Tak wygląda wersja fish and chips, czyli ryba z frytkami po angielsku w restauracji, tak? Normalnie, generalnie jest podawany ten groszek, takie pire z groszku. Natomiast ja tego nie znoszę i zawsze proszę o garden peas, czyli taki groszek w całości. No i wiecie, no i co? I frytasy. Thank you. Piwko dla mnie. Dobra, tutaj na spodzie, nie, tutaj mi w jednym miejscu wyciśnij. Kochani moi, smacznego. Smacznego. Jak nie macie do czego, to wasza strata. My zamiatamy. No, może być rybka. O, się cieszę. Następne łączenie z tego miejsca za pół roku. Za pół roku albo za rok? Zobaczymy, co nam tutaj wymyślą. Następny rok na święta może. Ze żarlem, smakowało mi. Jestem napchany jak świnia. Dobre było, dobre. To mój Guinnessik. Kończę i powiem wam, że... Za każdym razem, kiedy zamawiam to piwko z soczkiem, to nie chce mi się potem wyjść z babu. To jest tak dobre. Pojedli, tak. Palny brzusz. Jeniczku, wracamy do koteczków naszych, do Barusia. Tak. A która jest godzina? Nie wiem, nie mam, już ci mówię, o 15:30. Ale tak jest ciemno, jakby była 10:00. No nie, jeszcze nie jest zupełnie ciemno, ale takie jest wrażenie, nie? Już se zacznie, przyjdzie 16:00 i będzie ciemno, jojojoj, długie wieczory, no. Zamknięci w domu. Damy radę, spokojnie, słuchajcie, nie załamujemy się. No, zrobimy zapasy wina i narobimy sobie na weekendy grzansa. Będziemy grzansowali. Ogarniemy wszystko. Dokładnie. Nie damy się, nie. Nie, moi drodzy, nie będziemy się dzieci płakać. Damy czadu. Kochani moi, żegnamy się z wami z pełnymi brzuszkami i z bananami na buzi. Cześć, pa, pa!